No. Musisz dać euro. Rachunek jest 2,80. Ja dałem 2 euro dlatego, żebyś ty dał euro i o to cię poprosiłem. Tak jesteś do przodu. A ten dał 80. A czemu jestem do przodu? No nie. Bo zapłaciłem 2 euro za obie kawy, które razem kosztują 2,80. A ja zapłaciłem 2,20 za oranżinę. No i ja ci chcę oddać, tylko teraz musisz dać euro. No to ty mi musisz oddać. Jakie 2? 2,20 ileś kosztowała? Euro 90. Nie. Euro 88 nawet. Nie. No sorry, ja widziałem za euro 88 taką chciałem. No dobra. Tak. Może ty się dałeś zrobić w bambuko. Kakao. No i co jeszcze powiesz? Zamówiłeś mi kawę bez mleka. Ja chciałem kawę z mlekiem. No dobrze, że to będzie na filmie, jak ty ciągle narzekasz. A czemu chciałeś z mlekiem? Przyznaj się. Bo lubię, wolę kawę z mlekiem. Nie, bo lubisz się wysrać. Co? Bo wtedy srasz. Jak możesz? Przy ludziach? Srasz przy ludziach? Co sądzisz o miasteczku? Dasz jeszcze te 20 centów, czy nie? Nie! Trzeba zostawić napiwek. Nie, nie trzeba. No to daj całe euro. To już jest wliczone na napiwek, patrz. Gdzie? Widzisz? Co ty? Ściema, to jest 7% VAT-u. No to jest napiwek właśnie. To nawet nie jest VAT, tylko... A to jest dla państwa, nie dla nich. A jest, serwis Compris 15%.